tym roku pokazujemy dwa pojazdy w wersji turystycznej, w wersji przedłużonej. Jeden to 19 plus 1 plus 1 miejsc bardzo luksusowej wersji. Drugi coraz bardziej popularny, poszukiwana jednak cały czas jest większa liczba miejsc, czyli 22 plus 1 plus 1, również na wersji przedłużonej, w bardzo też luksusowym wyposażeniu. To jeżeli chodzi o Mercedesa Sprintera, o tą naszą mocną stronę, czyli typowa turystyka, to z czego jesteśmy znani wśród naszych klientów. Pokazujemy również Iveco 30-miejscowe, czyli nasz produkt przy współpracy z Rossero, w tej chwili bardzo popularny. Oczywiście wiemy, że Iveco ma tutaj monopol na tym rynku, jeżeli chodzi o te auta 7-tonowe, więc wychodzimy naprzeciw tutaj oczekiwaniom i pokazujemy te wersje turystyczne. Natomiast najciekawsze, to na co bym chciał tutaj zwrócić uwagę, mamy dwie premiery. Powiedzmy tą światową mieliśmy już w Hanowerze, tutaj mamy polską premierę, czyli autobus w wersji miejskiej, niskopodłogowy, z obniżoną podłogą między osiami. Bardzo, bardzo popularny produkt, oczekiwania duże są z rynku. Tutaj główny nacisk położyliśmy na ekonomikę pojazdu, na wagę. Tutaj możemy się szczycić naprawdę bardzo, bardzo wydajną wagą tego pojazdu. Zastosowaliśmy duże przeszklenie. Te auto jest naprawdę w środku bardzo przestronne. Oferujemy tu wersję 14 miejsc siedzących plus 6 stojących, natomiast klasa pierwsza też jest oczywiście możliwa do zamówienia, czyli ze zwiększoną liczbą miejsc stojących. I kolejnym, ostatnim produktem, który pokazujemy, ale najnowszym, to jest tak naprawdę przyszłość, no to pokazujemy auto w wersji 9-miejscowej. Jest to wersja VIP przeznaczona dla zarządów firm, dla klientów oczekujących większego komfortu, ale też pokazujemy auto z dużym przestrzenią dodatkowo bagażową, bo jednak no to wszystko trzeba jedno z drugim pogodzić na nowej wersji Mercedesa Sprintera. Jeszcze przez kilka lat, i to nie myślę, że to będzie 2-3, tylko znacznie dłużej, diesel się jeszcze jednak będzie bronił, bo tutaj ekonomika nam się kłania. Oczywiście pojazdy elektryczne są coraz bardziej popularne, tak, czy inne formy zasilania, ale jednak na końcu jest ten kalkulator i ekonomika biznesu musi się zgadzać. Więc my na tą chwilę staramy się dopracowywać nasze zabudowy, dopracowywać je, jeżeli chodzi o oczekiwania klientów. Więc to jest to, co w przyszłości. Na pewno nowy Sprinter w przyszłym roku. Tutaj będziemy też zmieniali całkowicie wnętrze pojazdu. Nowy design wnętrza chcemy zaprezentować na nowym Sprinterze. Teraz nasi konstruktorzy nad tym pracują. Autobus miejski to jest coś, co na pewno będziemy produkowali. Mamy tutaj już sporo zapytań i zamówień. No i oczywiście te pojazdy VIP-owskie, też 9-miejscowe. Oczywiście są w ofercie, choćby Mercedes ma w ofercie V-klasę, tak, czyli pojazd bardzo komfortowy, 9-miejscowy. No ale tutaj ciężko jednak pogodzić ten komfort z brakiem bagażnika, tak? Także ta przestrzeń bagażowa też nam tutaj definiuje potrzeby zupełnie innego auta. Także rozwijamy się też w tym kierunku. Przyszłość również wiążemy naszą z nowo otwartym zakładem naszym produkcyjnym w Halinowie. Jest to najnowocześniejsza, według najnowocześniejszych standardów, lakiernia wraz z całym węzłem ślusarskim. Przeprowadzamy się w końcu zaraz po targach. Przenosimy z obecnego zakładu wszystkie procesy ślusarskie do nowego zakładu. Tam oczywiście, jak wspomniałem, kompleksowa lakiernia. Będziemy całkowicie niezależni w produkcji. Wszystkie procesy będziemy wykonywali sami. I tutaj te najwyższe reżimy technologiczne, jeżeli chodzi o procesy lakiernicze, będą zachowane. I to jest jakby też jeden z kluczowych elementów na przyszłość dla nas, który da nam jakby spokój i tą dobrą ofertę dla klienta, jeżeli chodzi o długotrwałość naszego produktu.